1 października weszła w życie umowa socjalna między Kanadą i Polską dotycząca m.in. świadczeń emerytalnych. Kilka szczegółów na temat interesującego zapewne wielu z Państwa porozumienia dowiemy się z rozmowy, którą Edward Szyman przeprowadził z panią wicekonsul Aliną Opyt, kierownikiem działu prawnego Konsulatu Generalnego Polski w Toronto. Witam Państwa serdecznie. Naszym dzisiejszym gościem jest pani konsul Alina Opyt. Witamy w studiu. Dzień dobry. A przedmiotem naszej rozmowy będą emerytury, a właściwie umowa zawarta między Polską a Kanadą w sprawie świadczeń, które została podpisana w rok temu, a 1 października weszła w życie. Czy możemy w największym skrócie zdefiniować konsekwencje, jakie wynikają z tej umowy dla Polaków mieszkających w Kanadzie? Tak. Dzień dobry Państwu. Umowa, która została zawarta między Polską a Kanadą dotycząca świadczeń społecznych, to nie są tylko emerytury, chciałam wyjaśnić. W tę grę wchodzą też inne świadczenia, które wypłaca i Kanada i ZUS. Generalnie umowa ta jest korzystna dla osób, które nie wypracowały do końca swojego prawa do emerytury w Polsce i wyemigrowały do Kanady. W tym momencie osoby, które nie miały prawa do świadczeń, dzięki tej umowie nabędą możliwość do otrzymywania części przysługujących im świadczeń z Polski. Czyli okresy wypracowane w Polsce, w Kanadzie, a także w innych krajach mogą być łączone? Tak. Rozmawiamy z kierownikiem działu prawnego Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto, ale przecież nie konsulat będzie stroną w załatwianiu tych spraw związanych ze świadczeniami. Za realizację umowy odpowiedzialne są ze strony kanadyjskiej Serwis Kanada, ze strony polskiej Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W Polsce oddziałem, który został wyznaczony do realizacji tej umowy, jest pierwszy oddział ZUS-u w Łodzi. Czy znaczyłoby to, że konsulat w ogóle nie będzie partycypował w tych sprawach? Nie, są kwestie, w których możemy pomóc. Na pewno możemy udzielić informacji, jeżeli osoba potrzebuje kontaktu w Polsce, do kogo należy się zwrócić, do którego oddziału ZUS. Także będziemy pomagać przy składaniu wniosków o PESEL dla tych osób, które nie mają numeru PESEL, a który będzie, być może będzie wymagany do identyfikacji ich danych czy informacji, które są w ZUS-ie w Polsce z tych okresów, kiedy osoby pracowały w Polsce. Także na pewno będzie część spraw, którym konsulat będzie się zajmował, ale nie samą realizacją wniosków o przyznanie świadczeń za lata wypracowane w Polsce. Pozostańmy jeszcze przez chwilę przy tej partycypacji konsulatu. Nie wiem, czy się mylę, a może nie. Do składania wniosków, cała ta procedura towarzysząca zabiegom o przyznane świadczenia wymaga pewnej papierowej jakby dokumentacji. Czy konsulat może potwierdzać i czy to jest odpłatne? Według mojej wiedzy, stanu wiedzy na dzień dzisiejszy, takie przygotowywanie dokumentów będzie w ogóle niepotrzebne przez osoby, które się starają o emeryturę z Polski, ponieważ wszystkie sprawy powinny móc załatwić w oddziałach Serwis Kanada. Czyli mieszkaniec Kanady starający się o świadczenia z Polski nie kontaktuje się ze stroną polską, tylko Serwis Kanada, bo to jest jego właściwie partner w rozmowie w tym przypadku. Dokładnie w ten właśnie sposób jest takie założenie. To nie znaczy, że osoba, która chciałaby się skontaktować z ZUS-em i chciałaby dowiedzieć się, jakie informacje na temat świadczeń, które jej przysługują, posiada ZUS, zawsze może to zrobić, ale właściwość jest taka, że powinna się zwrócić do swojego oddziału Serwis Kanada. Pani konsul, w naszej rozmowie, w krótkiej skończności, nie jesteśmy w stanie dotknąć wszystkich problemów i potraktować wyczerpująco. Czy jest w tej chwili dostępna dla naszych telewidzów informacja na stronie internetowej konsulatu czy ZUS-u? Tak, konsulat zamieścił krótką informację na swojej stronie internetowej. Również Zakład Ubezpieczeń Społecznych bardzo pięknie opisał wszelkie możliwe warianty stosowania tej umowy co do osób, które mają różne te okresy składkowe, przebywają w różnych krajach. Także szczerze polecam stronę internetową ZUS. A każdy indywidualny przypadek, który będzie wymagał dodatkowych wyjaśnień, musi być skierowany do bezpośrednio zainteresowanych stron, czyli
do Serwis Kanada bądź do ZUS-u. Tak, w ten właśnie sposób ta umowa działa, że organem tutaj odpowiedzialnym za wszelkie pytania, kwestie, wątpliwości jest Serwis Kanada i zawsze też można się kontaktować z ZUS-em w Polsce. Pani konsul, dziękujemy za wizytę w studio, dziękujemy Państwu za wysłuchanie naszej krótkiej rozmowy i prosimy o kontaktowanie się ze stroną internetową. Tam są pełne informacje z ZUS-em, serwisem, Serwis Kanada. To wszystko, co możemy Państwu dzisiaj powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję.